Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Warszawskie inwestycje. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, którą organizujemy z okazji startu nowego sezonu Veturilo. Veturilo wraca po zimowej przerwie. Są dziś z nami Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Jest również z nami przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Witamy serdecznie władze dzielnicy Ursynów, burmistrza dzielnicy Roberta Kempę. Witamy przewodniczącego Rady Dzielnicy Michała Matejka, a także radnych dzielnicy Sylwię Krajewską i Tomasza Sieradza. Jest z nami również dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Od jutra zaczynamy nowy sezon Veturilo. To już 13 sezon. Bardzo się z tego cieszę. Popularność wzrasta, jest tak duża jak przed pandemią, a jestem przekonany, że będzie jeszcze większa, bo to jest bardzo tani i bardzo sensowny środek poruszania się po mieście. 3000 rowerów w całej Warszawie, 300 stacji, w związku z tym naprawdę ten serwis jest bardzo mocno rozbudowany. Utrzymujemy cenę, drodzy państwo, to jest bardzo ważne. Pierwsze 20 minut za darmo, kolejne 40 minut za złotówkę. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że na tym nam zależy, żeby rower Veturilo był dalej tani. Rozbudowujemy oczywiście przez cały czas sieć ścieżek rowerowych, za mojej kadencji 200 dodatkowych kilometrów. I również, no, nie bez kozery, spotykamy się tutaj na Ursynowie, dlatego że tutaj też ta sieć jest rozbudowywana. Dodatkowe 5 stacji dla rowerów Veturilo razem z radnymi tutaj z Ursynowa, razem z panem burmistrzem. Wszyscy o to zabiegali, po to, żeby ta sieć mogła się rozbudowywać również tutaj na Ursynowie, również sieć oczywiście dróg rowerowych. Także, drodzy państwo, od jutra można powiedzieć, że w pewnym sensie wraca wiosna do Warszawy, a z nią rower Veturilo. Bardzo dziękujemy, a teraz o zabranie głosu prosimy Ewę Malinowską-Grupińską, przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni państwo, wydaje mi się, że moda jeżdżenia na rowerze, jeżeli można to nazwać modą czy stylem, to jest coś najlepszego, co się może wydarzyć. Jeszcze paręnaście lat temu, 13 lat temu, kiedy startowaliśmy z pierwszym systemem miejskiego roweru, wcale nie było to takie oczywiste. Były miasta, które zrezygnowały z tego pomysłu, potem zresztą wróciły. To jest system, który po pierwsze pozwala ograniczyć ruch samochodowy, bo jeżeli jeździmy na rowerze, zresztą nie tylko miejskim, bo też na prywatnych rowerach, po prostu jesteśmy ogromnymi zwolennikami używania rowerów w każdej możliwej sytuacji. Po drugie, dla osoby, która jeździ na rowerze, jest to ruch, ale też przebywanie na zewnątrz, a zdecydowanie wszyscy spędzamy za dużo czasu w mieszkaniach, w biurach. Ja, państwo, myślę, dobrze wiecie, jestem ogromną zwolenniczką sportu, ruchu i rower jest tutaj takim fantastycznym uzupełnieniem. Jest z nami, jak powiedziano, pan dyrektor Puchalski, ale ja bym chciała go przedstawić jako pełnomocnika do spraw rowerowych. Od początku, jak jestem w samorządzie, pan dyrektor był ogromnym zwolennikiem i namawiał wszystkich do tego rodzaju ruchu. Mam nadzieję, że będziemy jeździć na rowerach coraz więcej, coraz częściej i że ten system zarówno miejski, ale też prywatnych rowerów będzie się rozwijał. Trzymamy za to kciuki. No i od jutra ruszamy. Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, przechodzimy do pytań. Czy mamy jakieś pytania? Dzień dobry, mamy Jarosław pytania. Osowski, Gazeta Stołeczna. Proszę powiedzieć, jakie będą najważniejsze inwestycje rowerowe, 5 odcinków najważniejszych w tym roku i gdzie pani przewodnicząca jeździ na rowerze, jeśli można wiedzieć. To ja od razu odpowiadam. W piątek liczymy na dobre oferty w przetargu na drogę rowerową wzdłuż Andersa. To jest postępowanie, które w tej chwili trwa. Kończymy dokumentacje projektowe na dwa kolejne ważne odcinki, które chcielibyśmy
zrealizować najpóźniej wiosną przyszłego roku, ale rozpocząć jeszcze inwestycje rowerowe w tym roku. To są drogi rowerowe wzdłuż Jana Pawła, kolejne odcinki. I przede wszystkim jak połączenie ulicy Leszno i Górczewska z Aleją Jana Pawła poprzez Aleję Solidarności. To są najważniejsze projekty, które w tej chwili procedujemy. Natomiast jakby w dłuższej perspektywie szykujemy się już w tej chwili do pozyskania środków unijnych z zintegrowanych inwestycji terytorialnych. I tutaj trwają w tej chwili przetargi na dokumentacje projektowe, czy na ulicę Lucerny, czy na ulicę Patriotów. Oczywiście ulica Okrzei, którą projektujemy na Pradze, jeszcze w tym roku chcemy wybrać wykonawcę, tam też będziemy mieli infrastrukturę rowerową. Tak jak to było w poprzednich latach, tam gdzie przebudowujemy, budujemy nową infrastrukturę, tam też pojawia się infrastruktura rowerowa, między innymi w ramach słynnego tramwaju na Wilanów, 8 km infrastruktury rowerowej, starej, zużytej, wyeksploatowanej, przejdzie gruntowną metamorfozę i będziemy mieli nowe asfaltowe odcinki. Dziękuję. I pani przewodnicząca? Odpowiadając na wezwanie. Proszę państwa, najczęściej używam roweru, jeżeli i kiedy jeżdżę po zakupy. Mam rower z koszykiem, zakupy robię na bazarkach, w związku z tym na bazarek rowerem, tam parkuję rower, robię zakupy, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo lubię kupować i robić potem potrawy z warzyw, to kupuję dużo warzyw i też z tego powodu się cieszę na wiosnę, nie tylko ze względu na rower, ale też na te warzywa, które będą coraz bardziej dostępne i potem do domu. Natomiast od czasu do czasu, jak tylko mogę, jeżdżę do parków, bo uważam, że to jest najbardziej zdrowo, żeby pojeździć sobie rowerem po parkach i wtedy taką godzinkę zachęcam do każdego parku możliwego, ale może tutaj pochwalę miasto oddanym niedawno do użytku po dużej zmianie w Polu Mokotowskim. Fantastyczne miejsce, zapraszam, zachęcam i tam naprawdę można się najeździć. Bardzo dziękujemy i prosimy o kolejną redakcję. Dzień dobry, Kamil Jabłczyński, Nasze Miasto. Pierwsze pytanie w zasadzie od mieszkańców, czy pojawią się rowery umożliwiające na przykład przewóz dziecka, coś na zasadzie fotelika. Niektórzy rodzice chcieliby wypożyczyć Veturillo, ale nie mają możliwości, bo mają ze sobą małe dziecko. I drugie pytanie, pani przewodnicząca powiedziała, że dzięki rowerom zmniejszamy liczbę osób podróżujących samochodami. Nawet tu na skrzyżowaniu nie aż tak bardzo ruchliwych ulic Belgradzkiej i Rosoła jest momentami głośno, nie wszystko słychać. I chciałem zapytać, co z uspokojeniem ruchu w mieście? Były plany wprowadzenia strefy tempo 30, ale temat trochę przycichł. Dziękuję bardzo. To ja odpowiem o pytania dotyczące rowerów Veturillo. Takie pomysły pojawiały się praktycznie od początku funkcjonowania roweru publicznego. My na te pytania, głosy staraliśmy się odpowiadać, wprowadzając różnego rodzaju nowinki do roweru publicznego. Kilka lat temu wprowadziliśmy między innymi stacje dla rowerów dziecięcych dwóch różnych rozmiarów. Ten eksperyment się nie powiódł, choćbyśmy pierwszym miastem, który wprowadził takie rozwiązanie na świecie. Te rowery cieszyły się dużo mniejszą ilością wypożyczeń, a kosztowały, mówiąc kolokwialnie, jakby tyle samo. Jeśli chodzi o foteliki, to tutaj jakby mamy wątpliwości. Te rowery bardzo mocno rotują. One są wypożyczane czasami po 5, 6, 7 razy dziennie. No, trzeba by było za każdym razem sprawdzać. Mówimy o przewożeniu dziecka najczęściej z tyłu na elemencie, który może ulec dewastacji. Nikt nigdzie nie brał takiej odpowiedzialności. Nie chcemy być pierwsi, bo musielibyśmy się liczyć z ryzykiem tragedii. Natomiast, tak jak powiedziałem, są rowery elektryczne, pozostały rowery typu tandem, które gdzieś kiedyś wprowadzaliśmy w ramach pilotaży. Te pilotaże się powiodły i te rowery zostały. Ostatnio mieliśmy konferencję odnośnie systemu sterowania oświetleniem. Mówiliśmy o perspektywach możliwości zasilania w przyszłości stacji rowerów w energię z latarni. Pewnie będziemy szli bardziej w stronę zwiększenia ilości rowerów elektrycznych w tej flocie, pozostawiając te inne eksperymenty trochę z boku. Dziękuję. Drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, spowolnienie ruchu to jest kwestia, która jest kontrowersyjna i dlatego myśmy podjęli decyzję, żeby konsultować to również w dzielnicach i rozmawiać właściwie o każdej ulicy. Akurat stoimy przy Rosoła, więc tego typu
ulice nie podlegałyby zwolnieniu do 30 km. W związku z tym jakby no, ten przykład nie jest trafiony, zresztą za panem są ekrany. Ja się przyglądałem na przykład na Ursynowie tym ewentualnym planom. Większość tych ulic, gdzie powinien być zwolniony ruch, na nich już jest zwolniony ruch, bo w ten sposób odpowiadamy na postulaty samych mieszkańców i też podejmujemy tutaj decyzje racjonalne, więc jeżeli pojechałby pan tutaj z Rosoła, wjechałby pan w te mniejsze uliczki, na wielu z nich obowiązuje ograniczenie prędkości do 30. I tutaj na samym Ursynowie, jak patrzyliśmy na te mapy, dosłownie mówimy o kilku nowych ewentualnie ulicach i oczywiście będziemy tutaj prowadzić konsultacje. Natomiast podkreślam jeszcze raz, to nie dotyczy ulic takich jak na której stoimy, przelotowych, czteropasmowych, bo tam oczywiście dalej obowiązywać będą dzisiejsze limity prędkości. I kolejne pytanie. Sławek Kińczyk, halursynów.pl. Mam pytanie do dyrektora ZDM-u. Macie spore zaległości w budowie ścieżek rowerowych na Ursynowie z budżetu obywatelskiego, między innymi na 2022 rok, 2023. Kiedy wreszcie się doczekamy tych inwestycji? Ja też odpowiem, jakby specyfika budżetu obywatelskiego jest taka, że to są zwykle małe projekty, na które bardzo trudno pozyskać projektantów i później wykonawców. Bardzo często rozjeżdża nam się budżet pomiędzy tym szacowanym, a tym oczekiwanym przez wykonawców ze względu na fakt, że te małe projekty jakby wymagają sporego nakładu pracy, między innymi chociażby tworzenia zaplecza budowy i ściągania z sprzętu na bardzo krótkie odcinki. W tym roku mocno nadganiamy, jeśli chodzi o projekty z budżetu obywatelskiego. Część projektując własnym staraniem, zostawiając jakby swoje potrzeby z boku. W tej chwili jest chyba 12 czy 13 projektów z budżetu partycypacyjnego, w których szukamy wykonawców. W kolejnych miesiącach będziemy też wypuszczać kolejne przetargi na te mniejsze projekty, tak więc tu przepraszam za wystawienie Państwa na cierpliwość, ale w większości nie udało się znaleźć wykonawców zewnętrznych do prac projektowych i musimy te prace wykonywać sami. Dziękujemy i proszę o kolejną redakcję. Dzień dobry, Jankielak, Radio Kolor. Ja mam pytanie do pana prezydenta. Chciałem się zapytać o plac Piłsudskiego. Pan wojewoda mówił, że chciałby, żeby ten plac wrócił ponownie pod zarząd miasta. I stąd pytanie, jakie miasto ma pomysł na plac Piłsudskiego i czy pan się zgadza z ministrem Sienkiewiczem, że Pałac Saski powinien zostać odbudowany? Drodzy państwo, no odpowiadam na to pytanie codziennie. Chyba już z 15 razy odpowiedziałem, ale mogę oczywiście 16. Tak, chcemy, żeby plac Piłsudskiego jak najszybciej wrócił do miasta. I jeszcze raz, ustawa, którą pozostawił PiS, bardzo dokładnie, krok po kroku opisuje to, co trzeba zrobić, jeżeli chodzi o rekonstrukcję Pałacu Saskiego. W związku z tym, tak czy inaczej, minister Sienkiewicz jest zobowiązany do tej odbudowy, ponieważ pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział weto. Nie jest też tajemnicą, że pan minister jest zwolennikiem odbudowy pałacu. Ja uważam, że te pieniądze można było wykorzystać w inny sposób, ale nie jestem tutaj dogmatykiem i dla mnie w tej chwili, ponieważ ta odbudowa i tak jak wiemy i wynika to z wypowiedzi pana ministra, będzie kontynuowana, dla mnie najważniejsze jest to, jakie funkcje będzie Pałac Saski spełniał. Dla mnie jest ważne, żeby ten budynek był otwarty dla warszawianek i warszawiaków i na ich potrzeby, żeby na pewno to nie był budynek zamknięty. Dla mnie ważne jest to, żeby ingerencja w Park Saski była jak najmniejsza. Dla mnie ważne jest to, żeby razem wspólnie wypracowywać rozwiązania komunikacyjne i to wszystko dokładnie będziemy robić i robimy, dlatego że oczywiście konsultujemy to, czy inaczej, minister kultury konsultuje to z nami, z miastem. To jeszcze w takim razie dopytam, może ma pan jakiś pomysł, co tam mogłoby się znaleźć, żeby to był faktycznie budynek otwarty dla warszawianek i warszawiaków? No właśnie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, żeby tam były miejsca, z których można korzystać, z których miasto być może będzie mogło korzystać, żeby to nie była tylko przestrzeń zamknięta. Nawet jeżeli miał być to budynek Senatu, no to wszyscy wiemy, że przy tym metrażu tam też powinny się znaleźć inne funkcje, być może funkcje reprezentacyjne, a sam budynek Senatu powinien być otwarty dla warszawiaków. Dziękujemy. Prosimy o kolejną redakcję. Dzień dobry Państwu, Mikołaj Cichocki, Radio dla Ciebie. Ja mam pytanie do pana prezydenta. W nocy odbyło się ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych. Czy są już może jakieś liczby, jak to wygląda w Warszawie? Nie, jeszcze nie mam dokładnych wyliczeń.
Proszę kolejną redakcję. Dzień mam tu dobry, informację, Maciej... że jest to przedostatnia redakcja. Maciej Wójcik, Radio SK. Ja mam pytanie dotyczące ulicy Puławskiej. Między Rakowiecką a Dolną wiemy, że ulica wymaga kompleksowej przebudowy, żeby tam ścieżki rowerowe mogły się zmieścić, ale podobno mimo wszystko trwają w urzędzie prace dotyczące tego, żeby tam wprowadzić ciąg pieszo-rowerowy i to całkiem szybko, być może nawet w ciągu kilku tygodni. Czy tutaj państwo te informacje potwierdzają i jak by to miało wyglądać? Dziękuję. Czy my pracujemy oczywiście nad rozwiązaniami dla Puławskiej. No, największy problem mamy na tym odcinku od Rakowieckiej, dlatego że tam jest po prostu najbardziej wąsko. Natomiast wszelkiego rodzaju zmiany, poważne zmiany na Puławskiej mogą być dokonane dopiero po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania. A strefa płatnego parkowania na Mokotowie będzie rozszerzana na początku przyszłego roku. W związku z tym to prawda, potwierdzam, że my prowadzimy prace projektowe. Po pierwsze przed nami konsultacje z samą dzielnicą, ale również oczywiście z mieszkańcami, ale chcemy oczywiście, żeby ulica Puławska była dostępna również dla pieszych i rowerzystów. Oczywiście mówię, na tych szerokich odcinkach to nie powinno być problematyczne, na tym wąskim to wymaga rzeczywiście dużego główkowania i poważnych konsultacji, bo na pewno te zmiany musimy przedyskutować ze wszystkimi zainteresowanymi. Tak jak powiedziałem, no, my pracujemy po to, żeby być gotowym na rok 2025, natomiast to się może wydarzyć dopiero po wprowadzeniu, rozszerzeniu strefy płatnego parkowania na Mokotowie. Tak, dzień dobry, Katarzyna Rosicka, TVN24. Chciałabym się spytać o nowo zatwierdzony plan parku nad południową obwodnicą Warszawy. Kiedy możemy zobaczyć pierwszy etap tej budowy, jakie są plany, jaka perspektywa czasowa? Drodzy Państwo, no krok po kroku, jak Państwo wiecie, będziemy realizowali te inwestycje od przyszłego roku. Tutaj trwają ostateczne uzgodnienia tego dotyczące. Myśmy pokazywali wizualizację, myśmy pokazywali ten dokładny plan krok po kroku kolejnych etapów i mam nadzieję, że będziemy w stanie przystąpić do realizacji jak najszybciej. No oczywiście biorąc pod uwagę to, że pamiętamy, że te uzgodnienia z Krajową Dyrekcją Dróg i Autostrad zawsze były trudne. To już wszystkie pytania. Dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy do towarzyszenia nam dalej w ciągu dnia. Do zobaczenia.